Jako że panie potrzebują czasami pomocy, tutaj dziewczyny z klienta z pomocą Karla Barata z The Libertines, a koło mnie już jest Hirek Wrona, przewodniczącym jury byłeś w konkursie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Oraz przedstawiciele jury. Kasia i Tomek z zespołu Sofa. Cześć. Cześć. To wszystko po to, żeby było oficjalnie i żeby było tak z pełnym honorem. Dobrze. Masz jakieś sprawozdanie? Tak, mam sprawozdanie. Komisja konkursowa w składzie: Katarzyna Kurzawska, Iwona Umowicz, Tomasz Organek, Sebastian Wierciński, Hirek Wrona na posiedzeniu w dniu 7 marca orzekła, że zwycięzcą konkursu dozwolony do lat 30 został utwór wykonawcy Dori Fiori zatytułowany Mętlik. Tada! Brawo! I teraz już wszyscy wiemy. Teraz może z Kasia, Tomek, powiedzcie za co, a później ja powiem za co nagrodziłem ten utwór, a teraz najpierw może wy wcześniej. Po pierwsze Dori Fiori, pod tą nazwą kryje się dziewczyna o imieniu Dorota, która ma cudowny głos, wspaniałą barwę głosu, ciemną, taką czarną, która nam się bardzo spodobała. Dziewczyna słychać, że śpiewa profesjonalnie i generalnie niesamowity głos. Dodatkowo świetna kompozycja, bardzo dobry tekst polski. Ja zwróciłem uwagę na spójność kompozycji i jakość wykonania tego nagrania, ponieważ wśród tych 210 chyba ponad utworów trudno było znaleźć coś takiego, co by tak jakby spełniało nasze tam wymogi takie pomiędzy nami jakieś tam omówione. Nagranie było zrobione bardzo profesjonalnie i od razu wpadło nam w ucho po prostu. No, tak jak Kasia powiedziała, Dori Fiori świetnie śpiewa, to słychać, świetne chórki, świetna aranżacja, no i tak jakby nie było pytań. No. Dodam od siebie, że ten utwór po prostu spokojnie może wejść na playlistę każdej stacji radiowej, bez wstydu. To jest po pierwsze. Po drugie, zamknęliśmy się w pewnym jednak takim getcie stylistycznym, czyli gatunki, które są w Czarnym Piątku obowiązują, czyli jazz, soul, funk, pod wieloma względami na tle innych kompozycji, zwłaszcza produkcji hip-hopowych, gdzie tutaj mamy do czynienia z zagraniem absolutnie 100% na żywo, wszystkie żywe instrumenty, także to też jakby zwróciło naszą uwagę i naprawdę fajnie wyprodukowany też utwór. Tak. Także to tyle, jeśli chodzi o sam konkursie. 208 wykonawców, utworów znacznie więcej, ponieważ niektórzy przysyłali całe swoje płyty, więc tych utworów było dużo, dużo więcej. Burzliwe bardzo, zwłaszcza ostatnia faza Obraz Jury, kiedy rozmawialiśmy o kilku utworach i to było naprawdę kilka godzin takiej mocnej wymiany zdań, poglądów. No ale wydaje mi się, że te pieniądze, czyli 29 999 zł, trafiają w godne ręce. No dobrze, ale Dorota dostaje główną nagrodę. Są jeszcze tacy wykonawcy, którzy pojawią się na płycie. Tak, wykonawcy, którzy pojawią się na płycie, to w kolejności, jak będą, pierwszym nagraniem będzie Dori Fiori, a później kolejni wykonawcy to Kali, Flashback, Piroman i Ania Karwan, Nasku i SQ, Nlawi, Osa i Projekt Kosmodron, Jarecki, Lady K, No Bo Tak, Atomy, Bassgrow, Truja, Train Deluxe i Miewap. No jeżeli ktoś nie zapamiętał, to za chwilę na naszej stronie internetowej pojawią się informacje niezbędne. Polskie Radio PL, /trójka/PL. To posłuchamy? Posłuchamy. Tak, posłuchamy bardzo nagrania, które wygrało. Mam cholerny mętlik w głowie. Nie przerywaj dziś, to powiem. Głowę, serca chyba jeszcze mniej. Po co robisz mi, powraca jeszcze silniej. Mam cholerny mętlik w głowie. Nie przerywaj dziś, to powiem. Odchodzę, nie jesteś mnie. Wierzysz, że to zrobię, jeszcze wspomnisz słowa moje. Nie będziesz się już wiecznie ze mnie śmiał. Mam cholerny mętlik w głowie, nie przerywaj dziś, to powiem. Odchodzę, nie jesteś mnie już wart. Wiem, nie wierzysz, że to zrobię, jeszcze wspomnisz słowa moje. No dobra, kochanie, teraz ja wychodzę. Cześć, pa!
Dori Fiori Mętlik, laureatka konkursu do Zbrona do lat 30. Tutaj jury podśpiewywało Hurek, ten Hirek nie śpiewał, ale wy śpiewaliście, tak? Hurek, Hirek. Ba, 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 ba. To nas urzekło właśnie. Tak. Jesteście zadowoleni, jak słyszę, jak widzę. Bardzo. To znaczy tak, ja może powiem za Sofę. Oni tak z jednej strony są zadowoleni, z drugiej strony nie bardzo, ponieważ wyhodowali sobie na własnym łonie konkurencję. Tak? Przed chwilą doszliśmy do wniosku, że źle chyba zrobiliśmy. Chyba źle. To jest za dobre już. Na tym to polega, kochani. Dziękuję wam bardzo za Dziękujemy wizytę. Bardzo. Dziękujemy bardzo. No to posłuchamy teraz po angielsku.